W takim razie przejdźmy do tematu. Temat prezentacji jest uniwersalny, szablon strony korporacyjnej, czyli jak powinien współpracować UX designer z programistą, szczególnie naciskiem dla tego UX designera. Czyli też można pozyskać taką wiedzę, co powinien dobry designer przygotować dla programisty pod kątem projektów. Na początku taki sukarek. Dlaczego programista zawsze nosi okulary, gdy pracuje z designerem? Żeby lepiej widzieć spodobiznie. Będzie śmieszne. Mówimy sobie takie modelowe podejście projektowania, doświadczenia, projektowania tego interfejsu dla dużych stron internetowych i dużych aplikacji. Jak uniknąć wielu poprawek we współpracy z klientem właśnie dzięki temu procesowi? Jak utrzymać kontrolę nad bardzo dużym projektem? I jak stworzyć taki reużywalny szablon w Figma, takim oprogramowaniu do projektowania stron i aplikacji? O czym będzie później? Jeśli chodzi o mnie, to może już nie będę mówił, bo zostałem wprowadzony. Może tylko dodam to, co jest na końcu, że jestem byłym artystą, malarzem, całe życie zajmowałem się sztuką. Potem też pracowałem jako terapeuta przez sztukę w szpitalu psychiatrycznym. No i te dwie rzeczy aktualnie wykorzystuję w swojej pracy. Tutaj ważny jest ten kontekst psychologiczny, jak i też artystyczny przed samym projektowaniem. Mówimy to na zasadzie case'a mojego klienta, którym była tylko Polska Izba Lekarska, która potrzebowała nowej strony internetowej, która usprawni pracę izby, mocno uprości istniejącą stronę internetową, doda do niej dodatkowe funkcje i sprawi, że będzie łatwiejszy dostęp do informacji dla klienta, czyli dla swoich lekarzy. Był też taki aspekt biznesowy. Firma chciała odciążyć koszty administracyjne, żeby lekarze załatwiali sobie więcej spraw samodzielnie przez stronę internetową, a także aspekt sprzedażowy. Firma chciała stworzyć taki szablon idealny dla innych izb, ponieważ mamy 23 izby lekarskie w Polsce, żeby potem móc go sprzedawać innym izbom, zarówno projekt, jak i wdrożenie. No i wizja była taka, żeby było to jak najbardziej intuicyjne, uniwersalne i proste, żeby po prostu ci użytkownicy w łatwy sposób mogli korzystać ze strony internetowej. A wyzwanie takie, że mieliśmy aktualnie ponad 200 stron i podstron Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, jeżeli chodzi o strukturę, i trzeba by mocno uprościć. Ponadto mamy 23 izby lekarskie w Polsce i każda z tych izb ma trochę inną strukturę strony podstron, trochę inną strukturę organizacyjną, trochę inne priorytety, jeśli chodzi o to, co chcę pokazać na swojej stronie, a także inną identyfikację wizualną. Trzeba było to wszystko uwzględnić. I propozycja była taka, żeby zaprojektować maksymalnie 35 stron i podstron, które będą później reużywane, czyli będzie można na ich bazie rozbudowywać cały projekt i dodawać kolejne strony. Jeżeli izba będzie chciała sobie też dodać jakieś podstrony, na przykład poszczególnych organów, to będzie mogła to zrobić w oparciu o ten projekt. Miało być to responsywne, czyli wersje na telefon, wersje na stronę internetową, na taką całą szerokość. Łatwe w rebrandingu, podatne na taki globalny rebranding, żeby łatwo przerabiać te powinny izby. I łatwe w skalowaniu, żeby po prostu dodawać nowe funkcje i dodawać nowe strony i podstrony. I w międzyczasie do projektu dołączyła Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, czyli już było to projektowane od razu dla dwóch izb. Czyli pokazało to też zasadność biznesową tej strony internetowej i tego pomysłu Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, żeby móc to sprzedawać, już na samym początku sprzedaje do innej izby. I przejdziemy sobie przez proces po kolei. Na początku był taki warsztat UX-owy, który polegał na zebraniu wymagań klienta, zebraniu takich kluczowych celów biznesowych i celów użytkowników, jakie przed nimi stoją. Jakie będą kluczowe ścieżki użytkowników, czyli jak będą się poruszać po stronie, wykonując swoje zadania. Skonkretyzowaliśmy sobie takie persony użytkowników, czyli typowych odbiorców tego rozwiązania, jakie mają przyzwyczajenia, jaką mają biegłość technologiczną, co będzie dla nich najważniejsze. A także user stories, czyli takie historyjki użytkownika, które polegają na tym, że rozpisujemy jeszcze zadania na takim poziomie abstrakcyjnym, jeszcze nie rysując niczego. Jakie mają zadanie do wykonania? Na przykład jako lekarz chcę załatwić to, aby osiągnąć to. I wraz z takimi kryteriami akceptacji, czyli co musi być dostarczone, żeby rzeczywiście klient mógł sobie te zadania wykonać. Kolejnym etapem była set mapa, czyli taka mapa strony składająca się ze stron, podstron, sekcji na podstronach i zakresu informacyjnego, jaki się znajduje w każdej sekcji. Wraz z takimi połączeniami na zasadzie zależności, skąd można przejść gdzie. Powstało to w taki sposób maksymalnie uproszczony, żeby uprościć nawigację dla użytkownika. Już tak z lotu ptaka można było spojrzeć, jak to wygląda, jeszcze bez projektowania ekranów. I im prostsza taka sitemapa, tym później użytkownik łatwiej się w tym odnajdzie, łatwiej będzie mu się poruszać po stronie. No i zostały wdrożone poprawki od klienta i domknięcie etapu. Przechodzimy do kolejnego etapu, czyli makieta UX w wersji mobile, czyli taka makieta w szarościach, która powstaje w Figma. Polega to na tym, że rysujemy sobie ekrany jeszcze bez ostatecznej grafiki, ale mamy już komponenty, mamy takie typowe napisy, jeszcze nie do końca te ostateczne.
rozłożenie ikon, czyli rozłożenie całej struktury strony po stronie, żeby pokazać klientowi, jak to będzie wyglądało. Grafika będzie później. Powstało to w duchu Mobile First, czyli żeby najpierw zacząć od najmniejszej rozdzielczości, a później móc rozszerzać to na kolejne rozdzielczości. I takie wstępne zestawy komponentów, wstępne zestawy typografii, których można globalnie używać, jeżeli dodajemy już jakieś elementy na stronie. Zestawy kolorystyczne, typografie, takie uproszczone komponenty, na przykład przyciski, czy checkboxy, czy jakieś grupy, jak pasek nawigacyjny górny, czy wyszukiwarka. No i z tego po prostu można szybciej później składać kolejne ekrany, więc w takiego powstania. Jeszcze takie autolayouty kolumny i gridy, czyli określenie odległości elementów między sobą, takich standardów, na jakich kolumnach to jest porozkładane i na jakiej siatce grid. Też po to, żeby od samego początku utrzymywać porządek w tym projekcie. I prezentacja interaktywnego prototypu. W Figmie można dodawać takie przejścia, na zasadzie których można sobie później na wszystko przeklikać na telefonie, czyli klient może sobie na telefonie wczuć się w rolę użytkownika, a także na komputerze można odpalić taki prototyp i zobaczyć, jak to działa. Taki prototyp był pokazywany klientowi na zasadzie funkcji, jakie są do wykonania przez użytkowników. No i tutaj klient mógł nanieść swoje poprawki, zobaczyć, jak to działa w praktyce i przejść do kreacji graficznej. I tutaj zostało dokonane zebranie preferencji, jakie klient ma w kontekście grafiki. Potem jeszcze powstały takie moodboardy z inspiracjami, żeby klient mógł określić, co mu się podoba. To takie inspiracje z internetu. Do tego akurat najczęściej korzystuje Pinterest. Tam można szybko zgromadzić te inspiracje. Jedna i druga jest bawiona w swoją tablicę do wyboru. I klient miał za zadanie wybrać i uzasadnić swoje preferencje. Czyli wybierał 2-3 projekty i opisywał, co konkretnie mu się w nich podoba i co chciałby zawrzeć u siebie w projekcie. I dla każdej z nich powstały 2 projekty do wyboru. I ten wybrany projekt był później dopracowywany dla jednej i drugiej izby i na zasadzie takiej strony home, bo projektowaliśmy tylko jedną stronę, żeby nie rozdrabniać się na wszystkie strony, bo znacznie by to wydłużyło proces. Powstawał design system, czyli zamknięcie etapu i design system, którego można potem szybko korzystać i dorabiać kolejne podstrony. Czyli powstawała globalna paleta kolorów dla jednej i drugiej izby, tak żeby były odcienie szarości tutaj dodane, z których można później korzystać na wszystkich komponentach. Globalne style tekstowe, wersje na telefon i wersje na stronę internetową dla jednej i drugiej izby. I dorobienie komponentów takich reużywalnych na zasadzie podejścia Atomic Design, czyli zaczynamy od najmniejszych komponentów, przykładowo może być to przycisk. Potem na przykład bardziej skomplikowany komponent, czyli przycisk z czymś. Potem organizmy, aż po szablony i coraz bardziej skomplikowane struktury, które można później powielać. Dzięki temu z takich plotków składamy sobie ten interfejs w programie graficznym, możemy to po prostu zaprojektować szybciej. I wygląda to mniej więcej w ten sposób, że mamy na przykład taki złożony komponent listy wydarzeń, który można wykorzystać w różnych kontekstach, na przykład w kontekście ogłoszeń, które lekarze zamieszczają na stronie internetowej, na przykład, że mają do wynajęcia jakiś lokal dla innych lekarzy. Czy tutaj mamy taki komponent asystenta, który można wykorzystać zarówno w kontekście kontraktu z danym organem, albo na przykład listy osób w danej komisji. Czyli można różnie z tego korzystać na zasadzie podobnych komponentów. I jeszcze takie opracowanie odległości, ustandaryzowanie odległości elementów na zasadzie ósemkowej, czyli w wersji na telefon mamy na przykład 8 pikseli, 16 pikseli, 24 pikseli, czyli w takich odległościach od siebie są elementy na designie. W wersji web trochę inne. Jak już domknęliśmy ten etap, to przechodziliśmy do grafiki w wersji na telefon i w wersji na stronę internetową. Czyli te wszystkie style tekstowe mogły być naniesione na te makiety w szarościach już z tego design systemu. Naniesione były globalne style kolorystyczne. Dodam, że makieta UX-owa, czyli ta w szarościach, też miała już swoje style, więc wystarczyło te style podmienić. Dodane zostały obrazki, ikony. Podmienione zostały także komponenty, no i została dorobiona rozdzielczość na całą szerokość strony internetowej. W momencie, kiedy już mieliśmy to gotowe dla Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, czyli tego docelowego klienta, to można było znacznie szybciej, kilkukrotnie szybciej zrobić tą kolejną izbę w oparciu o to, co już mieliśmy gotowe. Wyglądało to mniej więcej w ten sposób, czyli wszystkie ekrany w rozdzielczości mobile i web i poniżej dla Szczecińskiej Izby Lekarskiej. Że tak projekt wygląda od środka. Później jest to dostarczane programistom. I jeżeli chodzi o dostarczenie programistom, to tak naprawdę to jest najkrótszy etap. Jeżeli projekt jest prowadzony w porządku, wszystko jest tam ładnie poukładane, to wystarczy taki link wygenerować dla programistów. Mogą tam sobie pobrać wszystkie odległości, style tekstowe, pobierać grafiki, które są gotowe. Wystarczy się
doskrolują do ekranu, który ich interesuje, no i mogą sobie stamtąd wszystko pobrać. Jeszcze zrobiliśmy taką instrukcję korzystania z tego projektu, bo był on dosyć duży. Zobaczymy, żeby ci mówił jeszcze. Projekt był dosyć duży i po prostu chcieliśmy, żeby łatwiej mieli możliwość poruszać się. Potem zostały też zamieszczone komentarze w filmie nad poszczególnymi elementami, właśnie skierowane do programistów, na przykład, że to w tym kontekście będzie działało trochę inaczej. I przechodząc przez wszystkie etapy, wygląda to w ten sposób, że mamy warsztat UX-owy, precyzujący właśnie te wymagania, sitemapa, czyli ta mapa strony, makieta UX w wersji na telefon z przeklikajką, kreacja graficzna, potem design system w tej kreacji graficznej i naniesienie tego wszystkiego, grafiki w wersji na telefon i w wersji na stronę internetową i etap dostarczenia programista. Dodam, że przechodząc do programowania, izba szukała sobie firmy deweloperskiej i znacznie pomogło im to w ofertowaniu, ponieważ łatwiej było wycenić taki projekt dla tych firm, które startowały w tym konkursie. Łatwiej mogło oszacować zakres pracy, a także czas wykonania. Więc wchodząc sobie do tego projektu, najczęściej firmy nie miały pytań, jak to będzie działało i wyglądało, bo mogły się tam przeklikać, a także zobaczyć, jak to wygląda. No i takie dodatkowe korzyści są takie, że mamy łatwe skalowanie podobnego projektu. Spójny rozwój, można korzystać z tego, co mamy już gotowe, z gotowych komponentów, czy stron, które są wytycznymi dla innych stron. Jest tańszy rebranding, można go zrobić w sposób globalny i tak naprawdę taki projekt zajmuje kilkukrotnie mniej czasu dla kolejnej izby. Mamy mniej poprawek programistycznych, co też skutkuje tym, że są mniejsze koszty dla klienta, ponieważ na każdym z tych etapów było zatwierdzanie i potem przechodzimy do programowania. I powtarzalny interfejs sprawia, że użytkownik łatwo się wyłączy. Ponieważ przechodząc przez parę stron pod stron, już wie, jak z tego korzystać, mniej więcej czuje się jak u siebie, bo po prostu już się nauczył pewnych rzeczy, jak one działają wobec siebie. I dziękuję za uwagę. Będę oczywiście wdzięczny za zostawienie komentarza o samej prezentacji, o pomyśle na projekt tej izby lekarskiej i jak się podoba takie podejście. Także dziękuję.